Hola, mój buenas, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jak uczyć się języka hiszpańskiego i nie tylko z Netflixa. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paula, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online. Robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop Hiszpański Obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. I bardzo ważna informacja dla osób, które chcą uczyć się ze mną języka hiszpańskiego od podstaw. Zapraszam. Pod spodem masz link do strony lub skontaktuj się ze mną na PRIV, ponieważ zostało ostatnich kilka miejsc na grupę poranną. Zajęcia zaczynamy jutro. Spotkanie organizacyjne jest dzisiaj wieczorem, więc jeśli chcesz jeszcze być na tym spotkaniu organizacyjnym, to nie zwlekaj albo odezwij się szybko na PRIV, napisz do mnie maila i widzimy się na kursie. Pamiętaj, że to jest ostatni sezon w tym semestrze szkolnym, następny kurs dopiero od września. Pamiętaj, moje lekcje są nagrywane, więc nawet jeśli tego podcastu będziesz słuchać później, z jakimś opóźnieniem, to jest jeszcze opcja, że też możesz się dopisać na grupę poranną. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, widzimy się na kursie i działamy. Dzisiaj odcinek procesowy, czyli jak uczyć się języka hiszpańskiego, jak i innych języków obcych, bo tak naprawdę możesz to zastosować też do każdego innego języka, którego się obecnie... Uczysz lub będziesz mieć zamiar uczyć. No to co? Bierzemy na tapet Netflixa i różnego rodzaju opcje, które możesz w nim znaleźć. Preparado? Preparada? Empezamos! Domyślam się, że pewnie wziąłeś głęboki oddech, wzięłaś głęboki oddech, bo ostatnio było intensywnie, było sporo rzeczy do ogarnięcia, więc mam nadzieję, że ten tydzień rzeczywiście będzie takim tygodniem troszeczkę złapania oddechu. Tym bardziej, tym bardziej, że już, już za pasem święta wielkanocne, Przypominam, są odcinki na temat Wielkanocy z poprzednich lat. Jeśli masz ochotę, to wskakuj i odsłuchaj tych odcinków. Zostawiam ci je tutaj w opisie. Zapraszam cię na odcinki na temat Wielkanocy. I przypominam, że dzieciaki w tym momencie tak naprawdę już są na końcówce drugiego semestru w Hiszpanii, ponieważ tak wygląda rok szkolny. Czyli będzie tydzień przerwy, będzie tydzień wakacji dla dzieciaków, więc dorośli muszą się zatroszczyć o to, co w ten tydzień zrobić. Bardzo często są to po prostu wakacje, wyjazd gdzieś. I odpoczynek od szkoły. Natomiast my trochę też zwolnimy, ale, ale mam nadzieję, że to spowoduje, że spojrzysz na Netflixa troszeczkę inaczej. Natomiast uważam, że Netflix jakby wytyczył szlaki. Jest tak popularny, że większość z nas albo miała Netflixa, albo będzie mieć Netflixa, albo już przeskoczyła na jakąś inną platformę. Natomiast co możemy zrobić z Netflixem i jak wykorzystać go do nauki języka hiszpańskiego? Teraz, jeśli jedziesz na wakacje do Hiszpanii, to pamiętaj, że zawsze warto szukać serialów. Które są stricte nagrane w języku hiszpańskim, nie w języku hiszpańskim z Ameryki Łacińskiej. Jeśli oczywiście wybierasz się na wakacje do Ameryki Łacińskiej, to polecam wtedy absolutnie skoncentrować się na danym kraju i na serialach z danego kraju. Natomiast my uczymy się tutaj hiszpańskiego na wyjazd na wakacje do Hiszpanii, więc koncentrujemy się tylko i wyłącznie na serialach hiszpańskich. Czy jest to duża różnica? No, włącz sobie serial z Hiszpanii i włącz sobie serial z Ameryki Łacińskiej, pewnie na samym początku. Jakąś tam różnicę może usłyszysz. Bardzo często moi uczniowie mówią, hej, to prościej jest z Ameryki Łacińskiej. No, prościej, prościej, bo tamta wymowa jest jeszcze prostsza dla nas. Ale nie rób sobie tej krzywdy, bo jeśli chcesz się odnaleźć w Hiszpanii, to warto do naszego ucha doprowadzać raczej hiszpańskiej z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast oczywiście, no, jakby możemy słuchać wszystkiego, co jest po hiszpańsku, czy to z Ameryki Łacińskiej, czy z Hiszpanii kontynentalnej, natomiast my będziemy rozmawiać tylko sobie o hiszpańskim, z Hiszpanii, z Europy. Okej? Okay? I teraz... Co możesz zrobić z Netflixem? Pierwszą rzecz, którą możesz zrobić, to już Ci powiedziałam, przede wszystkim znajdź serial, który będzie stricte po hiszpańsku. Drugą ważną rzecz, którą możesz zrobić, i którą powinieneś mieć na uwadze, to jest to, że jak oglądasz jakiś serial na Netflixie, to pamiętaj, że tam nikt nie nagrywa seriali dla osób, które zaczynają uczyć się języka hiszpańskiego. Tylko tam raczej są seriale nagrane, i tamten poziom językowy jest od A0, a w zasadzie to nie od A0, tylko od A1 do C2. Tam nikt się tobą nie przejmuje. Przykro mi, że to mówię głośno, ale tak jest. No bo kiedy kręcimy jakiś serial, no to nikt się nie zastanawia, czy będzie to oglądać, albo czy będzie to ktoś słuchać, kto zaczyna się dopiero uczyć języka hiszpańskiego. No niestety, tak nie jest. Ale, co możesz zrobić? Możesz, na przykład, jeśli już się przymierzasz do tego serialu na Netflixie, to przede wszystkim wybrać sobie taki serial, który cię będzie interesować i nie będzie zbyt specyficzny. To znaczy, o czym mówię? No jeśli na przykład jesteś, nie wiem, osobą, która. Uprawia sporty, jest bardzo aktywna, jeździ w wiele miejsc, no i nie wiem, ma bardzo dużo wspólnego z podróżami. No to domyślam się, że tematy medyczne są ci obce i dalekie. Stąd też nie wiem, czy dobrym odcinkiem, czy dobrym serialem będzie dla ciebie odcinek lekarski. Bo to może po pierwsze nie być dla ciebie interesujące, bo na przykład Cię tym nie interesuje, a po drugie słownictwo tam będzie specyficzne. Oczywiście ogarniesz to, to słownictwo, tylko pytanie, czy to na dzień dzisiejszy ci się przyda. Więc pamiętaj, że wybierz sobie też troszeczkę serial pod siebie. Od siebie, po prostu. To, co lubisz, to, co cię wciąga, to, co masz ochotę oglądać. Jeśli słownictwo jest za trudne, zbyt specyficzne, to po prostu zmień serial. I teraz, kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to jak zaczniesz oglądać taki serial, to możesz zwolnić, włączyć zwolnienie, tak jak na YouTubie jest, zwolnij gdzieś tam wypowiedzi. Czyli prędkość, czyli nie dajesz prędkość normalną, tylko zwalniasz. Ja wiem, że może to nie jest dobre. Jeśli będziesz to robić cały czas, ale jeśli chcesz akurat coś usłyszeć, bo kojarzysz to słowo, ale jak oni tak mówią, to ty nie kojarzysz. To zastopuj serial w danym momencie i włącz sobie w zwolnionym tempie, żebyś mógł powolutku, powolutku usłyszeć co oni tam dokładnie mówią. Oczywiście później wróć do normalnego rytmu, no bo nie chcemy mówić, jak byśmy trochę byli dziwnie, nie wiem, zwolnieni, tylko chcemy raczej normalny rytm wymowy słyszeć. Także jest taka opcja, możesz sobie pomagać właśnie poprzez prędkość na Netflixie i w przydanym odcinku możesz też to zastosować na YouTubie. Kolejną rzeczą, co prawda nie jest ona dostępna w każdym serialu, ale jest coś takiego jak audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja została stworzona dla osób, które są niewidome. I ta audiodeskrypcja polega na tym, że jeśli zamkniesz oczy i zaczniesz oglądać Netflixa, no to ty nie wiesz, jak w danym momencie na przykład bohaterowie idą chodnikiem, i nagle spotykają jakąś koleżankę, tylko od razu na przykład słyszysz dialog i nie wiesz kto tam jest. Więc ta audiodeskrypcja wydaje mi się, że jest to coś fantastycznego dla osób, które właśnie są niewidome i nie mogą zobaczyć wszystkich detali, które widzisz na przykład ty, jeśli jesteś osobą, która widzi. Ale ta audiodeskrypcja może być dla ciebie czymś, co spowoduje, że właśnie możesz posłuchać jeszcze więcej hiszpańskiego że możesz posłuchać właśnie, jak oni opowiadają, co się dzieje na danym serialu. To jest bardzo użyteczne dla moich uczniów, którzy na wyższych poziomach przede wszystkim pracują ze mną na serialach. To jest absolutny must have. Na kolejnych poziomach językowych, tak jak jest z Hiszpański z drogi część pierwsza, część druga, to następne kursy to są rozgadajki, czyli rozgadaj się jeden, rozgadaj się dwa i tak dalej. Ja jakby tych kursów w ogóle nie reklamuję, dlatego że no to są kursy, które są stworzone dla moich uczniów po prostu. Tak? Jeśli zaczynasz znowu naukę, to jakby jest kontynuacja, jakby nigdy tego nie reklamowałam, ani o tym nie mówiłam, bo no bo nie miałam takiej potrzeby. Więc jakby bądź świadomy tego, że są kolejne poziomy. Możesz się dalej znowu uczyć hiszpańskiego i przyjdzie taki moment, że będziemy się uczyć z serialu. I właśnie wtedy jest ci potrzebne opowiadanie coś o tym serialu, nie? Że Adam, nie wiem, bohaterowie idą ulicą i coś tam. Więc właśnie ta audiodeskrypcja, która oczywiście nie jest w każdym serialu, ale w dużej ilości jest, jest fantastyczna, bo możecie wznieść na zupełnie inny poziom językowy. I może niekoniecznie będziesz musiał pochłaniać po prostu tysiące, nie wiem tam, odcinków, tylko może warto będzie się skoncentrować na jednym odcinku, rozłożyć go na czynniki pierwsze, fajnie sobie do niego przysiąść i, i popracować z nim, tak? Więc to może być coś naprawdę fajnego. Więc ta audiodeskrypcja polecam bardzo, bardzo serdecznie. I ostatnią już rzecz, którą chciałam Ci powiedzieć dzisiaj, to jest Language Reactor. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. Będzie w opisie, jak to jest napisane. Ja już kiedyś o tym na, na jednym z odcinków mojego podcastu mówiłam. Jest to nakładka na przeglądarkę Chrome i no domyślam się, że na, na telewizorze musisz mieć po prostu przeglądarkę, bo jeśli nie masz, no to tego, tego nie zrobisz na telewizorze, ale zrobisz to na po prostu przeglądarce komputera. Fantastyczne narzędzie, które pomaga Ci tu i teraz sprawdzać słówka. Jest to po prostu nic innego jak napisy, które lecą sobie gdzieś tam i jak czegoś nie rozumiesz, to stopujesz sobie, klikasz na dane słówko i w tym momencie Możesz sobie bez problemu od razu zobaczyć, jak to słówko jest wytłumaczone, jakie ma kolejne zastosowania. Więc uważam, że bardzo fajna nakładka, taka, która może ci pomóc ogarnąć właśnie seriale. I nie musisz za każdym razem stopować, lecieć do słownika, sprawdzać, ogarniać. No i jest to rzeczywiście męczące, jest to problematyczne, także możesz to zrobić dużo, dużo szybciej właśnie przez tą nakładkę Language Reactor. Domyślam się, że, no mówię, nie w każdym telewizorze mamy przeglądarki, więc. Nie każdy będzie mógł to zastosować, ale jeśli możesz zrobić to na komputerze, obejrzeć serial na komputerze, to możesz sobie to zainstalować. Jest to absolutnie bezpłatne. Podsumujmy sobie, jak ugryźć serial na Netflixie i co z nim zrobić. Po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby wybrać serial z Hiszpanii. Po drugie, pamiętaj, żeby sobie wybrać ten serial taki, jak ty lubisz, aby to była taka tematyka, która Ciebie interesuje i Ciebie wciąga. Kolejną rzeczą, Pamiętaj, że możesz sobie zwolnić prędkość danego serialu. Jeśli potrzebujesz sobie coś odsłuchać, bo czegoś nie usłyszałeś, a kojarzysz to słowo to możesz sobie zwolnić prędkość. Po czwarte, pamiętaj, to jest właśnie słynna audiodeskrypcja. I uważam, że jest to po prostu wisienka na torcie, czyli coś, co stworzone zostało dla osób niewidomych, czyli możesz słyszeć po kolei co się w każdym momencie serialu dzieje. Domyślam się, że nie zawsze będzie to dla Ciebie wygodne i nie będzie pewnie, będzie taki natłok tych informacji w serialu, że możesz nie wytrzymać za długo, ale jest to fajna rzecz, z którą można popracować. No i ostatnia już rzecz, która uważam, że też jest bardzo, bardzo fajna, to jest nakładka na przeglądarkę Chrome, czyli coś, co pomoże Ci sprawdzić słówka. Jeśli masz ochotę sprawdzić jakieś wyrażenie, jakieś zdanie, to możesz to zrobić właśnie dzięki tej nakładce. Oczywiście możesz zrobić to w każdy inny sposób, ale jest to po prostu bardzo, bardzo wygodne, bardzo szybko się sprawdza. I nie ma najmniejszego problemu. Także mam nadzieję, że te informacje spowodują, że zupełnie inaczej będzie ci się oglądało seriale teraz na Netflixie i zupełnie inaczej do nich podejdziesz. Nawet jeśli do tej pory twierdziłeś, że ciężko jest słuchać serialów, no bo dokładnie zgodziło się to, co ja powiedziałam, że są to wyrażenia czy są to zdania, zarówno na poziomie A1, jak i C2, i jest to dla ciebie w tym momencie za ciężkie, to naprawdę polecam spróbować, przetestować wszystkie opcje, które tutaj powiedziałam. I najnormalniej w świecie zabrać się za oglądanie jakichś serialów. A na sam koniec powiem Ci tylko jeszcze jedną ważną informację. Jeśli te seriale i ta cała informacja o Netflixie zupełnie się nie przekonuje i jest dla Ciebie za ciężkie, dalej wchodzisz na tego Netflixa, oglądasz i po 10 minutach odpuszczasz, bo włączasz napisy po polsku, to może to jest etap taki, że powinieneś, powinnaś oglądać bajki po hiszpańsku. I trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i. Zacząć od czegoś prostszego, bo może to nie jest po prostu etap dla ciebie. I mimo to, że wszyscy ci mówią, że powinieneś powinnaś oglądać seriale, że to jest najważniejsze, ok, ja się z tym zgadzam. Dla osłuchiwania się z językiem jak najbardziej tak, ale jeśli ty masz coś z tego serialu wyciągnąć i to, co powiedziałam, nie daje ci w ogóle przyjemności, to trzeba się przerzucić na coś prostszego. Także wtedy odpalasz YouTube'a, pisujesz bajkę i wpisujesz po prostu hiszpański z Hiszpanii. I działasz. Powoli, małymi krokami do przodu. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie użyteczne. Słyszymy się już za tydzień. Mucisimas gracias. Hasta luego!